Cześć, tu Ernest. W tym filmiku pokażę wam nowy portal z sieci Fortnite, który został zapowiedziany przez wycieki z przedostatniego filmiku. Jak na pewno wiecie, pan pomidorek z pomidorowego przysiłka został porwany przez portal przed startem sezonu 5 i do dziś nie wrócił z odległego świata. Fortnite Battle Royale wczoraj na swoim Twitterze dał nam znać o jeszcze ciekawszym znalezisku. Obok eventu zniknięcia wyrwy na niebie, czy urodzin Fortnite, odnalazł on wydarzenie pod tytułem S5 Oddity Tomato Tell. Dało nam to kropel nadziei, że pan pomidorek jednak wróci do świata Fortnite. Inne wycieki podpowiadały nam, że powróci jako posąg widmowych wzgórzach, jednak może okazać się być inaczej. Tak jak to było przed startem sezonu 5, pojawiła się nowa anomalia na mapie. Należy ona do typu tych, które przynoszą coś na mapę. Tym razem taka zaczęła świecić w pomidorowym przysiłku na miejscu należącym do pana pomidorka. Jeśli tam polecimy, to staniemy się świadkami niebieskiej mgiełki. Nie wiemy jednak, co dokładnie nam przyniesie. Na 99% możemy być pewni, że pan pomidorek wróci cały i zdrowy. Ale pamiętajmy, że Epic Games z powodzeniem zawsze nas zaskakuje i robi coś, czego nikt się nie spodziewał. Ze znaleziska Fortnite Battle Royale dowiedzieliśmy się także, że już tej północy, 20 sierpnia, to wydarzenie związane z pomidorkiem się odbędzie. Możliwe, że to dopiero pierwszy portal, który zobaczymy na mapie. Ale możliwe też, że to jedyna taka okazja w tym sezonie. Postaram się dzisiaj odpalić live'a przed północą, abyśmy mogli wspólnie świętować powrót legendarnej postaci, albo może i nawet początek czegoś jeszcze ciekawszego. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.